Witam serdecznie. Dzisiaj latarnia zimowo-świąteczna. Z reguły na rynku mamy dostępne latarnie, takie oszklone, na których jest, można powiedzieć, mało miejsca do ozdabiania. Dlatego postanowiliśmy stworzyć troszeczkę taką inną latarnię. I właśnie mnóstwo elementów, ścianek. I to wszystko, gdy poskładamy, powstała taka właśnie nasza latarnia ze sporo miejscem do ozdabiania. Te wszystkie elementy zmontowane są na wcisk i mamy oto taką budkę. Oczywiście nie możemy tu włożyć świeczki klasycznej, musi to być taka LEDowa na bateryjkę. Najlepiej tą latarnię pomalować sprayem. I tak ja też zrobiłam tutaj już gotowy produkt. Gdyż no niestety spraye raczej najlepiej na zewnątrz używać. Do jej ozdabiania w następnym etapie postanowiłam użyć szablonów różnych w formie cegiełek z motywami cegły, muru. Używam tutaj białej pasty strukturalnej firmy Cadence i tak gdzieś w nierównomierny sposób, to troszkę tam, zwłaszcza na brzegach, kantach tej powierzchni, nakładam właśnie tą pastę strukturalną, a następnie od razu taką niewyschniętą, mokrą posypuję bardzo drobniutkim brokatem. Dzięki temu wszystko nam się już tak błyszczy, iskrzy, jak to na świątecznych dekoracjach powinno być. I tak kolejne ścianki możemy od razu ozdabiać, gdyż ona ma taki dosyć wystający rand, więc możemy spokojnie na kolejne ścianki obracać. W międzyczasie nam to wysycha i ozdabiamy właśnie tym szablonem z motywem muru. I posypuję od razu brokatem nadwyżki pasty strukturalnej, szpatułką ściągam. W międzyczasie, gdy nam pasta strukturalna dosycha, przygotowuję sobie takie medaliony. Wykorzystuję tutaj elementy z biżuterii, właściwie takie biżuteryjne bazy, kółka o średnicy 7,5 cm. Mają co prawda dziurki, ale to w niczym nie przeszkadza. Zamalujemy, zakleimy i nie będzie tego widać. Nakładam warstwę farby białej akrylowej jako przygotowanie bazy pod naklejenie papieru ryżowego. Te medaliony mamy przygotowane i teraz wycinam sobie takie obrazki, kółka z motywami dzieci, takie właśnie z dodatkiem jakiegoś czerwieni, aby tą moją latarnię troszeczkę rozweselić, ożywić. Nie wycinam tego aż tak bardzo starannie, mniej więcej kółka o tej wielkości, gdyż krawędzie i tak będą ozdabiane. To, co nam wychodzi poza obręb bazy, szczyścimy papierem ściernym i nie ma potrzeby tu jakoś dokładnie dopasowywać. Przyklejam papier ryżowy jakimś tam klejem klasycznym do serwetek i odstawiam następny element do wyschnięcia. Z tekturki, z bermaty wycinam śnieżynki, które później mi posłużą do wykończenia mojej latarenki. Wyciskam je i spryskuję srebrnym brokatem w sprayu. I tutaj właśnie od razu muszę odkleić jakby od powierzchni, bo dosyć sporo tego brokatu nałożyłam, żeby nam to wszystko nie przylgnęło do serwetki. To nam wszystko dosycha, a ja teraz zajmuję się znowu moją latarnią. Skoro zima, więc musi być sporo śniegu, przynajmniej w moim odczuciu. Dlatego nakładam sporo różnych pas śniegowych, jakie tam mam, wykorzystuję i
tą taką z grudkami firmy Pentar i bardziej tą krystaliczną. Wszystkiego po trochu ośnieżam daszki, krawędzie. Tak, trzeba nałożyć tą pastę, aby nie zespolić tego wieczka, abyśmy mogli później ściągnąć sobie spokojnie wieczko, wymienić świeczkę. Zaraz jak nakładam pastę, od razu posypuję ją troszkę brokatem, żeby wszystko się fajnie skrzyło i nabierało takich świątecznych, wesołych akcentów. Również moje medaliony przygotowane. Krawędzie też wykańczam pastą śniegową, a następnie takie mini kamyczki, kuleczki przyklejam wokół dzieciaczków na kleju ekspresowym. Nakładam tego kleju i posypuję tymi właśnie drobnymi kamyczkami nadwyżki, co się nie przyklei, można strzepać i użyć na kolejny medalion. I różne motywy śnieżynek, drobinek. Wszystko na tych pracach zimowych, świątecznych dozwolone. Oczywiście kwestia gustu. Teraz postanowiłam jeszcze troszeczkę takich mikrokulek czerwonych dodać na moje medaliony. I tak moje dekoracje, które będę przyklejała później do mojej latarenki, już nabierają końcowego efektu. Wszystko oczywiście musi nam doschnąć. A teraz przyklejam na kleju na gorąco do każdej ścianki jeden medalion. Ten medalion nam się tak idealnie nie wyłoży na tej paście strukturalnej, na tych cegiełkach, ale tutaj jakby bardzo się tym nie przejmuję, gdyż krawędzie tych medalionów postanowiłam jeszcze jakoś wykończyć. Do końca jeszcze tak się troszkę nad tym zastanawiałam, czy to ma być pasta, ale ostatecznie postawiłam na taki sznurek skręcony w kolorze czerwonym, aby troszeczkę tą całą moją latarnię, można powiedzieć, ożywić, żeby nie był tylko to srebro, śnieg, ale jakieś troszkę inne elementy, ponieważ dzieciaczki są takie z motywami troszkę czerwonymi wykończeniem, dlatego właśnie ten sznurek padł na ten kolor czerwony. Fajnie się on wykłada, przyklejając go na kleju właśnie na gorąco. Cały mankament, można powiedzieć, tych sznurków skręcanych jest właśnie, gdy go ucinamy, on zaraz nam się rozkręca, no i tak jest trudno go zakończyć. Dlatego ja zawsze nakładam taśmę, zwykłą taśmę taką biurową na koniec nakładam i dopiero przecinam, więc ten sznurek nam się nie rozkręca. Oczywiście no nie jest to takie bardzo estetyczne to połączenie dwóch sznurków, dlatego je maskuję w tym wypadku tymi moimi śnieżynkami wcześniej przygotowanymi i osrebrzonymi srebrnym brokatem. I każde właśnie takie połączenie tego sznurka w koło medalionu maskuję jedną taką śnieżynką. Również na daszku wylądowało parę błyszczących srebrnych śnieżynek. I tak oto moja latarenka nabiera ostatecznego wyglądu. Jeszcze postanowiłam również tą górę wykończyć też tym sznurkiem czerwonym.
i wokoło przyklejam go też klejem na gorąco. Tak się czasem troszkę zastanawiam, czy ten sznurek do końca tu pasuje, ale cóż, jakaś taka myśl padła, no i ją realizuję. Tutaj również jakoś muszę zamaskować to łączenie. Tym razem postanowiłam tutaj dokleić w tym samym kolorze mini kokardkę. I tak oto prezentuje się moja letarenka. Pozostało tylko jeszcze dodać świeczkę. Ewentualnie jeszcze jakiś tam pomysł się zrodził na mini cekinki w kształcie gwiazdek, które też czy to do sznurka, czy do tasiemki, kokardki przyklejam na gorąco. Takie bardzo miniaturowe śnieżynki. Tak dosyć misterna praca. Ale dzięki temu w świetle wszystko nam się błyszczy i tak oto prezentuje się moja latarnia z światłem w aurze nocnej. Wszystkie produkty użyte w tym filmie dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na nasze kolejne filmy.